Cześć, tu wideoblog winyla. Gramy dzisiaj, ostro gramy. Przyjemnie zaostrzony. Krzysiek, będziesz miał przyjemność wystąpienia w naszym vlogu winyla. Kręcisz? Tak, kręcę vloga, tutaj w twojej pracowni. To ty tego vloga kręcisz? Mikrofalówką? Tak. Żebra gitara, tutaj po prostu zaraz będzie Krzysiek robił wszystko w niej. Ciężki temat z tymi gitarami. Krzysiek, ta paka Marszala z którego jest roku? Z 71. Widzicie? Paka Marszala, 71 rok. 4 razy 10, ale Boga, Krzysiek. 12. Przepraszam, 4 razy 12. Ale Boga, który rok? Nie wiem, z tego jest napisane. To jest po prostu sprzęt unikatowy. Dużo fanatyków marzy o takim sprzęcie. A tutaj Krzysiek stara się naprawić żebra gitarę. Nie jest łatwo. Może się, Emilka, wypowiesz coś do vloga? Aha. Ekstra. Vlog yourself. Dokładnie. W ogóle mi się podoba tutaj u Krzycha, jest zajebiście. Jest po prostu wszystko, co trzeba. Gitary Krzychu robi też na indywidualne zamówienie. Tutaj mój gips się pasie już na wyregulowany, wymezurowany. Akcja zajebiście wyścigowo ustawiona. Tutaj Artura bas. Kolegi, jeszcze jedna gitara. Tu jakieś czekają na swoją kolej. Hej. Dla zainteresowanych naprawą gitar bądź, nie wiem, serwisem i takimi innymi rzeczami. Ojej. Przepraszam, wypadło. Wypadło. No, to pewnie z Indonezji. Pewno z Indonezji. A, wypadło. Nie, żebra gitara jest made in Japan. Indonezyjski. Dla wszystkich chętnych, nie wiem, naprawą gitar i czy tam wymianą jakichś pick-upów, czy zmianą progów i tak dalej, szlifowaniem, to podam później do Krzyśka kontakt w filmiku. Sądzisz, że nie? Tak nie może być, trzeba to skręcić. Trzeba to skręcić, może zespawamy. Nie, skręcimy. Dzień dobry, proszę.